Mamy daną liczbę zespoloną 3 minus 4i. Tutaj sobie wcześniej tę liczbę zaznaczyłem na płaszczyźnie zespolonej. Tutaj mamy osie. Na poziomej osi mamy część rzeczywistą liczby zespolonej, a na pionowej osi mamy część urojoną liczby zespolonej. No i część rzeczywista tej liczby jest równa 3, dlatego na poziomej osi tutaj odłożyłem 3 jednostki, a część urojona jest równa minus 4, dlatego tutaj musieliśmy pójść o 4 jednostki w dół w kierunku ujemnych wartości urojonych, czyli mamy punkt o współrzędnych 3 i minus 4 i on odpowiada naszej liczbie zespolonej 3 minus 4i. No i to, czym się zajmę w tym filmie, to jest odpowiedź na pytanie, jaki jest moduł tej liczby zespolonej 3 minus 4i, czy też wartość bezwzględna. No i moduł liczby zespolonej to jest odległość pomiędzy tym punktem, pomiędzy początkiem układu współrzędnych, a tą liczbą, czyli to jest długość tego odcinka, który właśnie narysowałem. Czyli tutaj będziemy mieli moduł liczby 3 minus 4i, który będzie równy długości tego odcinka. No to żeby obliczyć długość tego odcinka, to zauważmy, że to jest przeciwprostokątna w pewnym trójkącie prostokątnym. Mianowicie mogę sobie tutaj taki trójkąt narysować. Jedną z jego przyprostokątnych będzie ten odcinek i długość tej przyprostokątnej wynosi 4. A drugą przyprostokątną będzie ten odcinek. No i długość tego odcinka wynosi 3 oczywiście. No i tutaj mamy kąt prosty między tymi odcinkami. No i teraz, żeby obliczyć ten moduł, no to mogę po prostu skorzystać z twierdzenia Pitagorasa. No bo wiemy, że 4 do kwadratu dodać 3 do kwadratu będzie musiało być równe kwadratowi długości przeciwprostokątnej, czyli modułowi naszej liczby 3 odjąć 4i. No dobrze, no to 4 do kwadratu to jest 16, 3 do kwadratu to jest 9, 16 plus 9 to jest 25, czyli mamy, że 25 ma być równe kwadratowi modułu z naszej liczby 3 odjąć 4i. No czyli sam moduł z naszej liczby ile będzie równy? No muszę wyciągnąć pierwiastek z 25, dodatni pierwiastek, pierwiastek arytmetyczny, który będzie po prostu równy 5, czyli moduł naszej liczby zespolonej będzie równy 5. Więc to jest odpowiedź na nasze zadanie. Obliczyliśmy to używając twierdzenia Pitagorasa. Teraz można po prostu napisać ogólny wzór, mianowicie taki, że moduł z liczby zespolonej to jest pierwiastek z sumy kwadratów części rzeczywistej i urojonej, czyli 3 do kwadratu dodać minus 4 do kwadratu. I to jest ogólny wzór, który zawsze obowiązuje, który mówi, że moduł z liczby zespolonej to jest pierwiastek z sumy kwadratów części rzeczywistej i części urojonej. Czyli tutaj jeszcze raz to napiszę. 3 do kwadratu to jest 9. Do tego dodajemy minus 4 do kwadratu to jest 16. 9 dodać 16 to jest 25. Pierwiastek z 25 to jest oczywiście 5. Dostajemy tę samą liczbę. I zwracam tutaj szczególnie waszą uwagę na to, że w tym wzorze na moduł tutaj nie występuje i. To znaczy tutaj jest część urojona, czyli współczynnik, który stoi przy i, ale tutaj nie ma i. Wspominam o tym dlatego, że niektórzy wstawiają błędnie i do tego wzoru i tutaj dostają minus zamiast plusa i otrzymują błędne wyniki. Czyli to jest pierwiastek z sumy kwadratów części rzeczywistej i części urojonej, gdzie część urojona to jest współczynnik, który mnoży jednostkę urojoną i.